Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem zrobić taki odcinek. Nie wiem, czy wyjdzie z tego seria lub nie. Zobaczymy, okaże się w przyszłości. Zobaczymy też, jaki wasz będzie odzew na to wszystko. Chciałem sobie troszeczkę pofilozofować, chciałem troszeczkę porozważać pewne rzeczy, ponieważ ostatnimi czasy naszły mnie pewne myśli. Ostatnio w ogóle dużo interesuję się sprawami takimi kosmicznymi. Troszkę astrofizyki, oczywiście nie w jakiś taki stricte naukowy sposób, czy stricte naukowy sposób, ale nie wchodzę w to aż tak głęboko, jakbyście myśleli. Więc aż tak nie, natomiast takie podstawowe kwestie związane z wszechświatem, z czasem, z prędkością świetlną, z tym, co się wydarzy, z rozwojem cywilizacyjnym i tak dalej, bardzo mnie to ostatnimi czasy po prostu nasiągnąłem tym. No i w związku z tym, jak widzicie po tytule filmiku, zajmiemy się dzisiaj magią. Zajmiemy się tym, czy magia w ogóle istnieje oraz w ogóle samym pojęciem magii fantazy, ponieważ oczywiście mój kanał jest skierowany na to. Nie będę was dręczyć w żaden sposób jakimiś astrofizycznymi pierdołami, chociaż troszkę może poruszę ten temat, ale tak naprawdę najważniejszą kwestią, jaka istnieje, to będzie przedstawienie magii znanej nam w fantazy, różnych systemów magii, ale tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Zaraz sobie zdefiniujemy magię, przynajmniej tak jak ja ją rozumiem. No i powiemy, że z naukowego punktu widzenia, z takiego punktu widzenia właśnie przyszłościowego, pojęcie magii nie powinno w ogóle istnieć. I ja nie chcę słyszeć tutaj komentarzy, że no Rafał, ale to jest fantastyka, tutaj wszystko się może zdarzyć i to jest magia i w ogóle. Tak, oczywiście wszystko się może zdarzyć i nie powinniśmy jakby brać tego pod jakby taką właśnie analizę do naszego świata, w którym istnieją te wszystkie prawa fizyki i tak dalej. Znaczy w światach fantastyki też istnieją te prawa, ale jakby nie są aż tak bardzo respektowane i nie są, no jakby nie tworzą tego świata w 100%, tak? Nie oszukujmy się. Nawet chyba w science fiction aż tak bardzo to brane pod uwagę nie jest, jak przy okazji takiego naprawdę, wiecie, czystego tyrania astrofizyki czy tego typu innych tematów. No ale dość już wstępów. Zdefiniujmy sobie w ogóle magię i też bym chciał, żebyście sami mi powiedzieli, jak waszym zdaniem powinna brzmieć definicja magii. Ponieważ ja osobiście, kiedy pisałem jeszcze książki, to przyszedł mi do głowy taki pomysł, że jest to po prostu kontrolowanie sił natury. Natomiast teraz, jak o tym pomyślałem, to nie do końca, ponieważ kontrolowanie sił natury troszeczkę zawęża nam tą definicję i jakby z góry traktuje, że musi to dotyczyć tylko i wyłącznie sił natury, czyli kontrolowanie ognia, natury, wody, powietrza, ziemi, ciemności, światła i tak dalej. Natomiast magia wydaje mi się, że przynajmniej w niektórych książkach, tak jak mówię, jest wiele systemów. Chciałem zrobić filmik na temat systemów, ale nie zebrałem się na razie do tego, żeby cokolwiek w tym kierunku zrobić. To też są, no, trochę czasu pewnie zajmie. Natomiast wszystkie te systemy tak naprawdę obracają się dookoła kontrolowania rzeczywistości. Zauważcie to. No nie wiem, nie chcę mi się wybiegać za bardzo w przyszłość. Harry Potter, który potrafi unosić pewne rzeczy albo rzuca czary, które coś robią. To jest kontrola rzeczywistości troszeczkę taka podgięta pod naszą wolę. Więc ja bym skontrolował, ja bym zdefiniował magię właśnie w ten sposób. Magia jest to kontrola rzeczywistości, kontrola tak naprawdę. No, rzeczywistość to jest wszystko to, co tak naprawdę co nas otacza, tak? Więc czy to jest właśnie, czy to jest natura, czy to są prawa fizyki, czy to są tak naprawdę, no, ze wszystkich różnych źródeł możemy się odnosić odnośnie kontrolowania rzeczywistości, więc dla mnie magia jest kontrolą rzeczywistości na bardzo różnych poziomach, w zależności od tego, co chce wyczarować dany czarujący, magik, czarodziej i tak dalej.
Także kiedy już ustaliliśmy sobie, przypominam, dajcie znać w komentarzach, jaka waszym zdaniem powinna być definicja magii. Skoro już sobie ustaliliśmy definicję magii, to chciałbym, żebyśmy przeszli do takiej kwestii związanej z tym, że jak to było kiedyś. I okej, mogę powiedzieć, mogę się tutaj zarówno odnieść do naszej rzeczywistości, naszego świata, w którym w chwili obecnej żyjemy, jak i do czasów odległych w jakiejkolwiek innej książce fantastycznej, albo nawet nie czasów odległych. Przypuśćmy sobie, że jest sobie czarodziej, czy ktoś, czy jakakolwiek inna postać, która po prostu posługuje się magią. Ja bym tutaj nawet nie szukał za daleko, ale wziął pod uwagę Terry'ego Goodkilla i jego miecz prawdy. Gdzie są ci ludzie z darem, co też oczywiście dałoby się w jakiś naukowy sposób wyjaśnić, ten dar, i są ludzie bez daru, albo są ludzie z małą ilością daru. No i przypuśćmy sobie teraz zestawmy sobie taką drugą sytuację. Gdybyśmy teraz przenieśli się tysiące lat wstecz do naszych pra dziadków, i ja nawet nie mówię tutaj o pierwszych homo sapiens, które żyły, ale nawet byśmy mogli sobie wziąć jakiś taki, wiecie, okres dużo mniejszy, czyli na przykład, nie wiem, średniowiecze albo starożytność, chociaż starożytności to niezłe jazdy były. Natomiast chodzi mi o to, że na przykład kiedyś, jeżeli byśmy podeszli do ludzi z telefonem albo z czymś, co wydaje jakieś dźwięki, albo pokazali laptopa albo pistolet, to oni by pomyśleli, że jesteśmy magikami. Pomyśleliby coś, nie myśleliby, że to magia, ale to, co by pomyśleli, można byłoby wczepić w ten temat magii. Na nich bylibyśmy magikami, na nich bylibyśmy kimś, kto tworzy coś z niczego i jest magikiem. A jedyna różnica między nami a nimi byłaby taka, że my po prostu jesteśmy na wyższym poziomie technologicznym. I wszystko. Natomiast jeśli chodzi o ten pierwszy przypadek, w którym podałem przykład jakiegoś czarodzieja i osoby, która nie ma magicznych zdolności, no to tutaj działa to jakby dokładnie tak, jakby działało w tym pierwszym przypadku, który omówiliśmy. Druga osoba uważa pierwszą za osobę ze zdolnościami magicznymi. W obu przypadkach tak się myśli, w sensie tak uważa zarówno ten jeden niedouczony, jak i ten drugi, a są to dwa różne przypadki, bo jeden tworzy magię, posługuje się magią, a druga osoba wcale nie posługuje się magią, tylko po prostu jest ileś tam tysięcy lat do przodu, jeśli chodzi o rozwój technologiczny. No i co z tego wynika? Oczywiście rozwój cywilizacyjny. I powiem wam jedną rzecz, taką typowo naukową, bo inaczej się tego chyba nie da zrobić. Podam wam coś takiego, co się nazywa skala Kardaszowa. Natknąłem się na to przy okazji tam czytania, oglądania różnych rzeczy w internecie. To jest generalnie, jak czytamy z Wikipedii, klasyfikacja zaawansowania technicznego cywilizacji. Czyli jako kryterium klasyfikacji Kardaszow przyjął ilość energii wykorzystywanej przez daną cywilizację. I zatrzymajmy się przy okazji, przyjął ilość energii wykorzystywanej przez daną cywilizację. Energia. Ile razy, i wam też na pewno się to zdarzyło, i nie kłamcie mnie, że tak nie jest, zdarzyło wam się, że mówicie czy myślicie o magii w sposób taki, jakby to była jakaś energia, bo magia jest pewnego rodzaju energią. I czy to nie brzmi wam w jakiś sposób znajomo, czy właśnie wykorzystanie tej energii, bo tu głównie o to chodzi, tutaj Kardaszow mówi przede wszystkim o energii wykorzystywanej, żeby wam też nie truć za bardzo z Wikipedii, to ja wam powiem, jak ja to rozumiem, mam nadzieję, że wam to pomoże, chodzi po prostu o energię zdobywaną z różnych źródeł, taką, jaką tak naprawdę my teraz staramy się zdobywać. Tylko że według tej skali my nie jesteśmy nawet na pierwszym poziomie typu cywilizacyjnego, ponieważ taka cywilizacja ma znaczny stopień kontroli nad swoją planetą, czyli między innymi powstrzymuje trzęsienia Ziemi.
No i jakby im dalej w las, tym jest ciekawiej, ponieważ już pod koniec to są cywilizacje niemal boskie, które pozyskują energię nie tylko już z samych gwiazd, ale oczywiście też, oczywiście nie wspominając o własnej planecie, ale też w ogóle z całych galaktyk. Po czym się różnią inne galaktyki od naszej? No teoretycznie niczym. Więc na tym polega ta skala. I umieśćmy siebie teraz w tej skali. Tutaj jest typ 0, czyli nasza. Jakby no wiemy, na jakim etapie cywilizacyjnym jesteśmy, tak? No nie ma mowy o powstrzymywaniu tornad, trzęsień ziemi. Ludzie tego nie potrafią jeszcze zrobić. To słowo jeszcze jest tutaj kluczowe. Wykorzystujemy energię odnawialną, może nie w taki sposób, jaki powinniśmy, bo jednak wiecie, no, choćby segregacja śmieci czy zostawianie zapalonych świateł w różnych miejscach. Nie będziemy o tym mówić, bo to nie na ten temat chciałem dzisiaj z wami pogadać, natomiast jakby no, wykorzystujemy energię naszej planety oraz innych planet, ale zawsze moglibyśmy robić to więcej, dlatego jesteśmy na poziomie 0 według tej skali. I no jakby jestem pewien, że z czasem nasza cywilizacja mogłaby pójść wyżej. No ale już dość tego naukowego bełkotu. Przepraszam, jest jeszcze typ 7, tak dla, w ramach ciekawostki, który mówi, że właśnie jest to taka boska cywilizacja, która jest zdolna do kreacji wszechświatów w ogóle, więc myślę, że gdyby to nie było możliwe, przynajmniej z hipotetycznego punktu widzenia, nie biorąc pod uwagę żadnych innych czynników, że coś się może innego zdarzyć po drodze, to jest to moim zdaniem wszystko możliwe. Dobra, mówię dość. I teraz skonfrontujmy sobie bardzo podobną sytuację, bardzo podobny przypadek jak ten, który omawialiśmy na samym początku, gdzie to my byliśmy tymi ufolutkami, tymi ludźmi, którzy posługują się magią. Przyjeżdża, przylatuje do nas ktoś, cywilizacja, nie chce się bawić w jakiej rasy, ponieważ nie ma to najmniejszego sensu, ale przylatuje do nas cywilizacja z kosmosu, która jest, powiedzmy, typem nawet trzecim. To naprawdę nie ma większego znaczenia. Oni pozyskują energię z zasobów galaktyki, więc myślę, że no nie ma to większego znaczenia, skoro i tak już tak bardzo odbiegają od tego, co my prezentujemy swoją cywilizacją. Dla nich kontrola rzeczywistości poprzez właśnie wykorzystanie tej energii, walka choćby z grawitacją, wydaje mi się, że walka z grawitacją, czyli poruszanie się wbrew grawitacji, jest możliwe, tylko to jest kwestia czasu i odpowiedniego sprzętu. Ale przypuśćmy, że dla nich po prostu pewne rzeczy, takie jak dla nas, są nieosiągalne, niemożliwe i tu tak naprawdę można to rozszerzyć, ponieważ razem z wykorzystaniem energii wiąże się cała masa różnych innych rzeczy, czyli właśnie wiecie, te wszystkie androidy, te wszystkie symulacje, wiecie, leki na raka i to trzeba brać pod uwagę, że wraz z rozwojem cywilizacji to wszystko się zmieni, ponieważ zobaczmy, jak bardzo to wszystko poszło do przodu z biegiem czasu. U nas, tak? Na początku wieku, a tego, co mamy teraz. Każdy ma telefon i tak dalej. Ale nieistotne, to są rzeczy, które wy wiecie, że tak jest. Nie muszę wam tego przypominać. Wyobraźcie sobie, że przylatują do nas tacy ludzie i okej, my możemy o nich pomyśleć. Goście są stworami z nie wiadomo kąd i w ogóle kim oni, przepraszam, są, to są jacyś magicy. Możemy tak o nich pomyśleć, tak jak pomyśleli o nas dokładnie ci ludzie, którzy nie wiedzieli, czym jest ogień. To jest prawie to samo, tylko po prostu jesteśmy wszyscy wyżej. Jesteśmy parę kroków wszyscy wyżej, ale jakby relacja jest ta sama. Wiecie, o co mi chodzi. No dobrze. Ustaliliśmy to, ale możemy również z naszą wiedzą w chwili obecnej, oni nie mieli takiej wiedzy, ci nasi Neandertalczycy. Z naszą wiedzą w chwili obecnej możemy dojść jednak do innych wniosków. Możemy to potraktować jako po prostu wyższy stadium zaawansowania i dla nas to nie będzie magia, znaczy będzie to magia, ale to właśnie o tym jest ten filmik, że to będzie magia w znaczeniu coś niezrozumiałego, coś nieosiągalnego dla nas, coś magicznego. Bo czym jest magia? Magia jest właśnie tym, czego człowiek nie widział, coś, co człowiek wymyślił i
tyczy się to nie tylko magicznych stworzeń, ale również magicznych czynności, takich jak właśnie czarowanie czegoś z niczego. Mi się wydaje, że czarowanie czegoś z niczego oczywiście teraz jest niemożliwe, ale kiedyś może być. Może być to w jakiś hipotetyczny sposób. Oczywiście wypadałoby spytać kogoś, kto bardziej ogarnia takie tematy, ale jakoś połączyć, nie wiem, materię z naszym mózgiem, który klarownie myśli o pewnym obiekcie i za pomocą magii. Mówię magii, ponieważ nie jesteśmy na tym etapie. Ja nie wiem, jak to zrobić, nie mam bladego pojęcia, ale jestem pewien, że coś takiego hipotetycznie przynajmniej może być osiągalne. Więc podstawową kwestią, jaką chciałem wam w tym filmie pokazać, jest to oczywiście, że magia jako magia nie do końca istnieje, ponieważ człowieka chyba ogranicza jego rozwój intelektualny. To, że jesteśmy jednak rasą inteligentną, stworzyliśmy jako jedyni na Ziemi cywilizację i w ogóle stworzyliśmy jako jedyni cywilizację na przestrzeni iluś tam lat świetnych od nas, odległości, ale jesteśmy też ograniczeni. Wyobraźmy sobie, że są istoty dużo bardziej inteligentne od nas i dla nich to, co dla nas jest nieosiągalne, czyli na przykład trzymajmy się tej lewitacji, tego przeciwdziałania sile grawitacji. Coś, gdzie powstało na ten temat mnóstwo filmów, niektóre lepsze, niektóre gorsze, jest zachowanie praw fizyki. Nieważne. Przypuśćmy, że przychodzi do nas taka cywilizacja i my mamy ją za magiczną. Tylko, że mówię, biorąc pod uwagę naszą wiedzę, że istnieje taka skala, że my wiemy o tej skali, bla, 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 no to bierzemy pod uwagę, że po prostu są wyżej w tej skali. Nie bierzemy pod uwagę, że są rasą magiczną, która opanowała magiczne umiejętności, ponieważ tak naprawdę ograniczenia rzeczywistości nie ma. Jest ograniczenie rzeczywistości poprzez nasz intelekt, a nie poprzez rzeczywistość samą w sobie. Wyszedł z tego dosyć długi filmik. Wydaje mi się, że powiedziałem wszystko, co chciałem. Nie wiem, czy w sposób zrozumiały, bo ja rozumiem wszystko, mam nadzieję, że wy również. Starałem się to w taki sposób powiedzieć. Dajcie znać, co myślicie o tej formie różnych filmików takich dywagacyjnych. I ja podkreślam, ja wiem, że fantazja polega na tym, że pewne rzeczy po prostu są bez wyjaśnienia, bo ta magia w fantastyce jest, nie podlega w zasadzie, znaczy podlega wyjaśnieniom też w sumie naukowym w jakiś sposób. Dar. Jest to, powiedzmy, jakieś naukowe wyjaśnienie. Groty w malazańskiej księdze poległych, tak? Oczywiście, skąd się wzięły, jak one działają na zasadzie matematyczno-chemiczno-fizycznej, nikt nie będzie o tym mówić. Ale generalnie rzecz biorąc, można byłoby to w ten sposób, wiecie, gdyby to tak działała rzeczywistość, że magia, czyli wszystko to, co dzieje się w malazańskiej księdze poległych, przenieść do nas i magia jest tych grot i tak dalej, to wszystko można byłoby rozbić na czynniki pierwsze i wytłumaczyć przeciętnemu Kowalskiemu, jak działa ta magia, bo to by nie była już magia. Ale mówię, fantazy rządzi się swoimi prawami i tak naprawdę ten film nie do końca ma sens, ale chciałem wam tylko pokazać, że taka magia w takim dosyć takim stałym znaczeniu, takiej definicji jako nic nie do końca poznanego albo coś abstrakcyjnego, po prostu nie istnieje, ale fantazy opiera się na takiej zasadzie, że musi istnieć, bo inaczej ten gatunek nie miałby sensu. Także dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Mam jeszcze jeden pomysł, nie powiem, ale jeszcze z nim poczekam, bo też chcę się przygotować do tego tematu. Także trzymajcie się, wszystkiego dobrego. No i widzimy się, mam nadzieję, że już wkrótce. Na razie.